Temu zawsze czerwoni są zajęci. Dobra, random team. Pierwszy raz to kliknąłem. Niebiescy, tak? Nie, czerwoni. O, super. Siemaneczko, ja jestem maksymalny 77, a to jest kolejny odcinek z 5M'a na moim kanale. Dzisiaj ponownie King of the Hill i zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie na tym bardzo, bardzo trudnym terenie, którym jest jakaś wioska w Sandy Shores. Mam nadzieję, że dzisiaj celność moja jest idealna. Wypiłem przed chwilą pyszną herbatkę. Tak więc moja celność musi być perfekto. Ogólnie od kilku odcinków tak naprawdę na moim kanale testuję nowe ustawienia mikrofonu i ogólnie rzeczy różne. Tak więc napiszcie w komentarzu, czy tam widzicie jakąś różnicę, jak wam żadnej różnicy to nie robi, to okej. Tylko żeby była dobra jakość, nie? Dzięki. A, to nie mój nawet, dobra, to okej, rozumiem. No, wstawaj! Ty masz takie lagi, gościu. Wiecie, co jest najgorsze? Ja bardzo lubię być w czerwonych, ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że w tym momencie tak mi widać łeb przez tą czerwoną chustę, że zaraz dostanę heada. Zabiłem go? Zabiłem go! Ktoś tutaj stoi i przebił mi właśnie oponę. To! Ojeny! Woza! Witam pod moim mostem. W dzisiejszym odcinku będziemy robić fikołki. Nie, to było w poprzednim odcinku, to dzisiaj już nie będę. Jeny, jak mam głośno grę! Ma moje uszy! Dobra, jest ściągnięty. Z dachu ściągnięty. Ogólnie to mega. Chciałbym mieć nową broń. Albo snajpereczka jakaś, wiecie, o co chodzi. Albo jakiś fajny, przynajmniej karabin, bo shotguna. Ludzie mówili, że się nie opłaca. Tak więc nie będę kupywał. Zwłaszcza, że on 80 tysięcy kosztuje. Poczekam na kombat PDW. PDW? Nie wiem, czy tak się mówi. Ale no poczekam na ten taki podręczny karabinek, żeby mieć. On 120 tysięcy, jeżeli ludzie mnie nie okłamali, kosztuje i bardzo fajnie będzie można sobie nim poszczelać. Nie, dzięki. Szczerze mówiąc, na tak otwartej mapie mega dobrze byłoby mieć snajpera. Amunicja mi się skończyła. Jest taka gra podobno na Steamie, która bardzo ćwiczy aima w grach, tak więc nie wiem, czy sobie w to nie zainwestować, ponieważ no mój aim jest badziewny i no fajnie byłoby mieć lepszy. A nawet gdybym miał fajny aim, to zawsze można go poprawić. Napiszcie mi w komentarzu, czy na przykład... Wow. Spokojnie. Czy na przykład wolelibyście serię może zamiast GTA z Minecrafta? Co wy na to? Bo ostatnio widzę, że wyświetlenia pod GTA odrobinkę spadły, tak więc się zastanawiam, czy nie chcielibyście czegoś innego. Tak więc dajcie znać w komentarzu, a ja biegnę na pole bitwy z moim dziwnym, skróconym kałachem. Aha, nic nie trafiłem. OMG, dobra. Jeszcze kilka odcinków temu naprawdę nieźle mi szło w tym trybie. Super fajnie mi się grało. Dużo rzeczy, które chciałem trafić, trafiałem. A nie jak teraz, normalnie. Szkoda gadać. Nie wiem, co się dzieje, wszystko wybucha. Ktoś umarł w ogóle tutaj. Aha, nie wiem skąd dostaję nawet. Wiecie, co jest najgorsze w tej mapie? Że tak naprawdę, jeżeli przejmiecie domek jako jakaś z drużyn, no to macie już tak naprawdę do końca rundy wyczes, ponieważ sobie tam siedzicie i przejąć ten domek jest naprawdę bardzo ciężko, zwłaszcza, że jest otwarte pole i ktoś się może jeszcze strzelać z boku, z tyłu i z przodu i z lewej, prawej strony, tak więc to nie jest fajne.
Nie ma! Co ty se myślisz? Mnie nie trafisz! Jestem niczym węgorz. Dobra, mamy kolejnego. Jakub! Jakub, dlaczego to zrobiłeś? Nieładnie tak mnie zabijać. Nieładnie, naprawdę, nieładnie. Uuu, to jest chyba Jakub! Nie! Wstawaj! Ty, to był Jakub? Jakub, to byłeś ty? Napisz w komentarzu, czy to ty... Ej, ej! Warto było. No, gin! Ich tam jest dużo w ogóle! Żyje. Jest! Woo! Oh yeah! Żyje! Jest, jest, jest! Okej, 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 dobra, rozumiem. Trzeba się schować i moja apteczka tutaj już czeka na mnie. Ogólnie to mam dla was złą informację. Kończy mi się amunicja. Ale dzięki, akurat wiesz, miałem se dednąć, bo amunicja, wiadomo, to było celowe. Dobra, apteczka w krzaczkach i jestem teraz niezniszczalny. Dobra, nie wiem, co to był za głos. Miał być potężny głos, jakiś fajny, a wyszedł mi niezniszczalny. Dobra, nieważne, nie pytajcie. Czasem jestem dziwny. Ale kiedy potem przestaje być dziwny, to staje się jeszcze... Jak się wystraszyłem! Staje się jeszcze dziwniejszy. A, tak długo jechałem i właśnie o tym mówiłem. To był snajper. To był właśnie snajper. On mi strzelił ze snajperki w twarz, no i co ja mogę poradzić, no? Snajper ma najlepiej w tym trybie, no, bo on sobie stoi w krzaczku i ma gdzieś wszystko, nie? Jakby ktoś potrzebował apteczki, tutaj leży apteczka, wiadomo. Bardzo smutne tutaj jest to, że trzeba naprawdę długo czekać, aż ta postać w pełni się uleczy. Zwłaszcza, że potem od razu się zrywa z jakichś kompletnie skrańców świata innych. Ja ten tryb bardzo lubię, ale jak jest ta pozycja na mapie, czyli nie jakieś miasto, tylko to ten środek pustkowia, to ja tak nie czuję tego i tak często ginę. Nie umiem nikogo zabić, bo każdy zabija mnie pierwszy, bo się chowa w krzakach. Dawaj! Ciśnij! Jest, żyje. Żyje, 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 umieram, 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 umieram. Ale jeszcze żyje, 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 ale umieram, 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 żyje, ale umieram. Dobra, jeżeli teraz zginę, odcinek się kończy. To jest wyzwanie super, mam nadzieję. Nie tak! Patrzcie, to była zmyłka, oni tam będą czekać. Dobra, dostał. Nie, 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 nie mogę. Żyję.
Wiecie, co jest najgorsze? Że nawet jeżeli ja miałbym celność i mam na celowniku tego typa, to ta broń jest tak niecelna, że ja nic nie trafiam. Kompletnie nic nie trafiam. To jest smutne, mam 20 level. Juhu! Nie, coś strzela. Dobra, żyje. Nie wiem, kto go zabił, ale bardzo dziękuję, przestań biec! RIP!